sowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem, Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Znajdujemy się bezpośrednio nad stacją Sulejówek, która się oczywiście znajduje w Sulejówku. Niedaleko Sulejówka Miłosna, żeby nie było, to nie jest dokładnie to samo miejsce, to jest kawałek dalej. I w tymże miejscu możecie zaobserwować, że tam dalej, pomijając to, że jest już ciemno, spadł śnieg, to tam dalej jest jakiś plac budowy. Jakiś przejazd kolejowy tutaj był. Dokładnie tak to wyglądało. Jeszcze jakiś czas temu w tymże miejscu był przejazd kolejowy bezpośrednio Alei Józefa Piłsudskiego. W tymże miejscu, tak jak teraz to widzicie, to wszystko miało miejsce. Przejazd był z dogatkami, oczywiście utrudniał ruch. Samochody musiały tutaj stać w korkach. Czasami nawet dosyć długo się tutaj stało. Pociągi również musiały zwalniać prędkość i tak dalej. Ale to się zmienia. To się wszystko zmienia na lepsze oczywiście. Dzięki czemu powstaje w tymże miejscu nowy tunel. Tunel, o którym już dawno PKP mówiło, że w końcu zostanie zrealizowany. Oczywiście ta realizacja faktycznie aktualnie trwa. Planowane zakończenie tej inwestycji to jest trzeci kwartał 2025, więc dużo jeszcze czasu przed nami, przynajmniej w teorii, taką tutaj informację, a sam tunel nie jest jakiś ogromny, no, bądźmy szczerzy, nie jest jakaś nie wiadomo jak długa droga, sam koszt budowy mniej więcej kosztuje 100 milionów złotych, z czego jest realizowany tam we współpracy PKP i miasta tutaj bezpośrednio, jeżeli chodzi o Sulejówek. Tunel ma 90 metrów długości i będzie się składać z tutaj przejazdu drogowego, czyli dla dwóch samochodów w jednym i w drugim kierunku, przejścia dla pieszych, czyli chodnika, i ciągu pieszo-rowerowego. Także tego trochę tutaj będzie. Będą też w teorii, z tego co tutaj widzę, zapewnione windy i przebudowa sąsiednich ulic w rejonie. Jest oczywiście zaplanowane i przystosowane miejsce na przyszłą przebudowę tej linii, więc będzie pozostawione miejsce na dodatkowe dwa tory, czyli na dodatkową parę torów, aby pociągi tutaj dalekobieżne mogły omijać stacje podmiejskiej przystanki, i to jest teraz tutaj realizowane, jak widzicie na załączonych obrazkach. Jak widzicie, pociągi również tutaj jeżdżą i tu jest akurat dosyć duży ruch pociągów, może nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o pociągi dalekobieżne, podmiejskie, co towarowe. Przynajmniej ja jakbym tutaj o tej godzinie, jak widzicie to był zachód słońca, czyli około godziny 15:30, miałem okazję zobaczyć w tymże miejscu, nie wiem, chyba z dwa albo trzy pociągi towarowe, które tutaj przyjeżdżały. Zresztą będziecie je mogli zapisywać podczas tych ujęć, jak tutaj widzimy. Ale może przejdźmy do tego, co jest chyba najważniejsze, a mianowicie do tego, jak wygląda aktualnie proces zaawansowania prac budowlanych. Chyba najtrudniejszym elementem, jaki faktycznie był na początku realizacji tej inwestycji, to było ograniczenie ruchu pociągów do jednego toru w tymże miejscu, przez co pociągi, no, SKM-ki nie dojeżdżały do Sulejówka. Pozostałe elementy musiały jeździć, pozostałe pociągi musiały jeździć albo w skróconej relacji, albo wahadłowo po jednym torze, co oczywiście jest bardzo niedobre, jeżeli chodzi o natężenie ruchu. Na szczęście ten element mamy już za sobą. Trwało to chyba miesiąc albo trochę dłużej i w tym czasie został zrealizowany taki tymczasowy wiadukt, po którym aktualnie jeżdżą pociągi i pod nim aktualnie właśnie powstaje nowy tunel, na którym oczywiście już docelowo będzie domieździć pociągi w przyszłości. Co warto podkreślić, jak widzicie, spadł śnieg. No oczywiście jest o późnej godzinie, więc robotników na placu budowy nie uświadczycie na ujęciach, co nie zmienia faktu, że spadł śnieg. I to też oznacza, że prace są wstrzymane. Oj, przepraszam. Nawet jeśli nie są wstrzymane, to są bardzo ograniczone. Chodzi tu oczywiście o to, że we wszystkich prawie umowach, jakie są zawierane w Polsce na wszelkiego rodzaju inwestycje, czy to kolejowe, drogowe i wszelkiego rodzaju nawet tramwajowe, mają swój zapisek. Zapisek w umowie jest taki, że realizacja tam dotyczy tam iluś miesięcy na daną inwestycję, nie wliczając w to okresów zimowych, czyli w skrócie zimą, to są zazwyczaj przewidziane w umowie, to są 3 miesiące zimowe, prace po prostu nie muszą być realizowane, bo albo jest zimno, albo śnieg zasypa prac budowy i nie ma właściwie jak tego realizować, co oczywiście oznacza to, że faktycznie może nie widać żadnych prac budowlanych, ale to jest wszystko przewidziane i tak to mają wykonać. To jest właśnie ten wiadukt, o którym mówiłem, który powstał aktualnie nad tym tunelem.
Jest on specjalnie w tymże miejscu wzmocniony, dzięki czemu pociągi mogą tutaj spokojnie jeździć, może nie z maksymalną dopuszczoną prędkością na tym odcinku, ale na pewno mogą jechać nie w ruchu wahadłowym, a prace budowlane mogą na spokojnie tutaj być realizowane. Już od wielu lat możemy też zobaczyć w tych miejscach, że faktycznie są prowadzone płyty głodne. No i przepraszam. Powstaje. Ale chyba najważniejszym elementem, jaki aktualnie jest tutaj realizowany przy wszelkiego tego typu inwestycjach, to jest przekładka wszystkich instalacji. Jak widzicie, tutaj kable już idą górą. Ten element na dole to właśnie będzie strop w przyszłości nowego tunelu. No i oczywiście przekładanie wszelkiego rodzaju sieci gazowych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, prądowych i innych przyłączy, naprawdę z tego co nie ma, nawet kanalizacja może się tutaj znaleźć. I to wszystko musi być przestawione w ten sposób. Ale coś mi naprawdę działo do tego kichania. Musi być przestawione w ten sposób, aby nie kolidowało z nową infrastrukturą, z nowym układem ulic i z nowym tunelem. I to aktualnie jest realizowane właśnie w tymże miejscu. Oczywiście wszelkiego rodzaju tutaj już przemiany ziemi i tak dalej, pod nowy układ drogowy też możemy zaobserwować, czy brak asfaltu na niektórych odcinkach dróg. Ale to są elementy, które mogą być realizowane powoli, w różnych miejscach i nie są one wymagane w tym momencie, bo zanim to będzie realizowane z nowym układem drogowym, jeżeli chodzi o to miejsce, to wszystkie sieci muszą być przełożone i musi rozpocząć się przebudowa samego tunelu. Także to wszystko teraz aktualnie jest tutaj realizowane. A teraz, jak to się przekręcamy, zwróćcie uwagę, że Sulejówek naprawdę jest bardzo blisko Warszawy. Już pomijając to, że kolejny widzimy pociąg towarowy na tej trasie, to tam dalej, jakbyśmy patrzyli na wprost, to byśmy widzieli wieżowce Warszawy, ale tam dalej, jak się przyjrzycie, jest taka biała przestrzeń bezpośrednio na wzdłuż torowiska. I to jest miejsce, gdzie znajduje się kolejna stacja, czy też dokładnie kolejny przystanek kolejowy. Na tym odcinku jest to przystanek Warszawa Wola Grzybowska i tam dokładnie też jest granica strefy biletowej i granica Warszawy, więc to wszystko się znajduje całkiem niedaleko. I tu w tym elemencie właśnie chciałem wspomnieć o tym, że ponieważ ten tunel tutaj powstaje, to oczywiście przejazd drogowy w tymże miejscu został całkowicie zlikwidowany, włącznie z przejściem dla pieszych. Co według mnie jest akurat dosyć dużym problemem, bo przejście dla pieszych tutaj jest potrzebne, a ponieważ aktualnie tutaj nie ma, to jedyne przejście to jest właśnie albo przy przystanku Warszawa Wola Grzybowska, albo przy przystanku Sulejówek. W innych miejscach nie ma właściwie możliwości tutaj przechodzenia przez torowisko legalnie. Nielegalnie to oczywiście wiadomo, że wszędzie da się przejść. Chociaż tutaj jest zakręt, więc tego bym nie polecał. Co warto podkreślić, jedyne aktualnie przejazdy drogowe w okolicy to jest w Sulejówku dalej przejazd drogowy, czyli oczywiście chodzi mi, że są rogatki i szlabany. I to jest no już niedaleko stacji Sulejówek Miłosna, więc kawałek drogi stąd. Albo w Warszawie przy stacji Warszawa Wesoła. To też jest daleko. Pomijając to, że obydwa te przejazdy kolejowe, drogowe mają w przyszłości zostać zastąpione przez oczywiście tunele albo wiadukty, znaczy bardziej tunele, to aktualnie na nich jest ruch bardzo wzmożony przez to, że tutaj nie ma przejazdu. I to jest niedobre i według mnie powinien być wyznaczony na ten okres czasu przebudowy tymczasowy przejazd. Bo ja rozumiem, że PKP chce jak najtańszymi kosztami to realizować i tak dalej, ale trzeba pamiętać o tym, że jednak ci mieszkańcy i osoby z samochodów podróżni i tak będą chcieli przejechać. A przez to się robią o wiele większe korki w innych miejscach, gdzie nie ma tuneli ani przejazdów bezkolizyjnych, tylko cały czas trzeba szczekać na szlabanach i przez to naprawdę czasami w długich korkach. To by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zapraszam do wspierania, bo dzięki temu możecie zobaczyć filmy przedpremierowo, na przykład YouTube najprawdopodobniej Warszawę Zachodnią wcześniej i inne specjalne bonusy, jak za kulisami z różnych filmów. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!